Maja Bohusiewicz zdradza, jak wygląda jej swieta, bez porzadków, duzych i bez koszyczka, bo nie chodzi do kościoła. Maja Bohusiewicz od dłuższego czasu relacjonuje znaczna część swojej codzienności w mediach społecznościowych. Celebrytka ochoczo dzieli się z fanami kulisami z licznych podróży i dość często uchyla rabka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego. Sporo szumu wywoluje zazwyczaj jej głębokie przemyślenia i szczere wyznania. Milozniczka zagranicznych wojazdów spędza tegoroczne święta z rodziną z dala od Polski. Zamiast tradycyjnych życzeń, na jej Instagramie pojawił się refleksyjny wpis. Maja poruszyła w nim m.in. temat tęsknoty za dzieciństwem. Pamiętam słowa rodziców, jak będziesz dorosła, to będziesz tęsknić za dzieciństwem. Nie tęsknię, nie dlatego, że mam złe wspomnienia, tylko cieszę się z dorosłości. Z tego, że mogę podejmować własne decyzje i nie muszę im wyznawać narzuconego, odgórnego, jedynego właściwego. Rodzice dawali mi wolność, ale z dużymi granicami. Ta wolność jest uzależniająca i uczę się jej, aby życie przeżywać według własnych zasad. Wiele rzeczy toczyło się nie po mojej myśli i wiele razy wahałam się co zrobić dalej, myśląc o opinii innych, rozpoczęła rozważania Maja. Maja Bohusiewicz wcina ostrygi i tłumaczy, dlaczego jest afrodyzjakiem, jak je przelkniesz. Dasz radę przelknąć wszystko inne, foto. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Po refleksyjnym wstępie na temat granic wolności i samodzielnych decyzji, Maja Bohusiewicz przeszła do tematu świąt wielkanocnych. Gwiazdka przyznała, że jej celebrowanie nie ma zbyt wiele wspólnego z tradycją. 32-latka zrezygnowała z obrzędów na rzecz odpoczynku i aktywności, które rzeczywiście przyniosą jej satysfakcję i przyjemność. Te święta uwielbiam, bez krzataniny, za dużych zakupów, jedzenia, które przygotowuje się 2 dni. Porzadków intensywnie robionych jeszcze przed piątkiem. Wstałam rano, zrobiłam śniadanie dzieciom, a sama polozyłam się do luska czytając ksiaskę. Jedzacem jem MSY i pijec herbatę. Nie muszę robić porzadku, bo utrzymuję go na co dzień. Nie zrobiłam koszyczka, bo nie chodzę do kościoła, wyliczała celebrytka. Bohusiewicz przyznała, że przez chwilę dopadło ją poczucie winy. Ten stan szybko jednak ją opuścił. Maja podzieliła się kolejna refleksja i zlozyła obserwatorom dość oryginalne życzenia. Poczułam się chwilę winna. Po czym zapytałam sama siebie. Czy chce ci się w tym roku odgrywać rolę w tradycji wielkanocnej? Nie poczułam. Poczułam za to, że chce mi się odpocząć, zrobić trening, popływać, zrobić oddechy. Pobawić się z dziećmi. I tego wam życzę na codziennie od świata. Żebyście mogli żyć w zgodzie ze sobą. Bez ciągłego spoglądania na aprobatę mamy, sąsiadki, czy koleżanki z pracy. Nie tylko w świata. Ale zawsze, podsumowała. Maja Bohusiewicz chwali się, że nie ma żadnych studiów. I tak pewnie bym zrezygnowała. Podziewaliście się po mojej takiej refleksji?